33 lata, który w szczawnie zdroju podpalił samochód Miejskiej trafił na obserwację do szpitala psychiatrycznego, gdy jego stan zdrowia pozwoli na wykonanie z nim dalszych czynności, zostanie doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Może mu grozić 5 lat więzienia. Do podpalania zaparkowanego przy ulicy Kościuszki w Szczawnie zdroju radiowozu Straży Miejskiej doszło w niedzielę około 14.30. Dzięki nagraniom z monitoringu policja bardzo szybko namierzyła i złapała podpalacza. Okazał się nim 33 letni mieszkaniec szczawna zdroju. Podczas zatrzymania, gdy mężczyzna zobaczył policjantów, początkowo próbował uciec. Później wyciągnął nóż sprężynowy. Mężczyzna został jednak szybko obezwładniony i zatrzymany. Badanie na zawartość alkoholu wykazało, że był trzeźwy. Trzydziestotrzyadek noc spędził w jednej z cel w obrzyskiej komendzie. Przyznał się do podpalenia samochodu. Nie wiadomo jednak, dlaczego to zrobił. Decyzją lekarza został umieszczony w zamkniętym oddziale szpitala psychiatrycznego na obserwacji. Kiedy stan zdrowia mężczyzny pozwoli na wykonanie z nim dalszych czynności procesowych, zostanie przez policjantów doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszy zarzuty. Może mu grozić nawet do pięciu lat więzienia.